Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Esik Floresik i to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Might & Magic 8 Dzień Niszczyciela. Jesteśmy teraz w jaskiniach przemytników w Ravenshore i czyścimy je, tak jak wam obiecałem, że czyścimy. Cholera, źle poszedłem. O nie, tu są te cholerne miny. Nie. Tu są te pieprzone miny. Już ostatnio te miny nas prawie zabiły. Już się nie mogę doczekać, aż do Alvar pójdę. Ale... ojej. Okej. Szybko przyszło, szybko poszło. Jak widzicie. I to jest już miejsce, gdzie mieszka ten cały pieprzony przemytnik. Arion Łowca. Dobra, pokonaliście moich strażników. Koniec walki! Jestem Arion Łowca. Wszystko, czego tu widzicie, możecie nazwać moją działalnością. Czego chcecie? Szantaż! Zrobiliście to wszystko moim strażnikom tylko po to, by dostarczyć mi ten list. Niech no spojrzę. Felmun chce moich łodzi. Możecie powiedzieć Felmunowi, że będzie miał moje łodzie. Widzę, że nie ma sposobu, by odmówić czegokolwiek kupcom za was. Dobrze? Towary, które przewożę, nie są przeznaczone dla oczu urzędników portowych. Misja? Wysłałem regularne raporty aktywności kupców z Alvar do strasznego pirata Snelleya w tawernie odpoczynek pirata na wyspie Regna. Musimy dostarczyć fałszywe raporty, aby Snelley nie stał się podejrzliwy. Zanieście mu ten raport do Hareksburga, dobrze? Kupcy z Alvar zabrali mu rodzinę. Okej. Dobra. Także Arion Łowca dał nam misję. Zabiliśmy wszystkich jego ludzi, a on daje nam misję, że musimy, albo jeśli chcemy, to oczywiście możemy uwolnić jego rodzinę z fortecy orgów. Orgów, kurwa. Z fortecy ogrów w Alvar. Zrobimy to, ale później, ponieważ ogry są dość trudne tutaj. No i dostaliśmy jeszcze kolejną misję zaniesienia fałszywego raportu. Zobaczymy, czy można go przeczytać bez otwierania pieczęci. Nie można. No dobrze. Proroctwo Słońca. No dobrze, okej, spoko. Dobra, zanim pójdziemy do Alvar, moi drodzy, to jeszcze skoczymy do... Jak to, nie można iść do magazynu? A ja właśnie chcę iść do magazynu, co? A już tam byłem. I tak wam ten magazyn ogołociłem. Pały. Co za typy w ogóle. Pójdziemy do Wysp Krwawego Sztyletu. A dlaczego? Dlatego, że... mamy tam niedokończone misje. I zastanawiam się, jak tam popłynąć. Prawdopodobnie statkiem. Mamy coś na sprzedaż? Nie. Nie mam nic na sprzedaż. Jedz jabłko. Żryj! Dobra. Nie mam nic na sprzedaż, pójdziemy do wysokiego sztyletu. Ja jeszcze sobie zobaczę zadanka. Sorry za komórkę. Kurwa. SMS-ik. Dobra. Okej. Okay. Błogosławiony Olek i przynieś go Languidowi. To już mamy gotowe. Posążek węża też zrobimy tam. Na Regnę dopiero potem. Forteca Orgów spoko, zaćmienie potem. Brat, zagubiony brat, to zrobimy to oczywiście. Smocze kwiecie, to zrobimy potem. No dobra, spoko. Także wszystkie kroki, znaczy wszystkie znaki pokazują nam, że trzeba iść do Daggerwound Islands, czyli do tych Wysp Krwawego Sztyletu. Zresztą jak pięknie brzmi nazwa po angielsku, jak brzydko po polsku. Dobra, kto jedzie? Ty? Splądrowane pustkowia? O, w dupę. Nie, jestem za słaby, żeby tam iść. Proszę, proszę, proszę. No proszę cię, stary, musisz? Ja naprawdę muszę się dostać do Wysp Krwawego Sztyletu. No dobra. No dobra. Idziemy się przez... Nie, nie ma sensu. 10 rano. Godzina. Sprawdzimy teraz.
wiecie, nie pamiętam po prostu repertuaru, nie pamiętam harmonogramu pływania tych statków. Wejdźcie na pokład! Jezu, uwielbiam, jak to się tak ścina. Okej, okay, i teraz pójdziemy do tej świątyni zdobyć pewną fajną rzecz. Zaraz wam pokażę jaką. Zdobędziemy posążek. Posążek zdobędziemy. Ale uwielbiam tą muzykę, Jezu. Okej, okay. I teraz tak, patrzcie na to. Hop. Gdzie jest lewitacja? Nie masz lewitacji? Stary, to kto ma lewitację? Ty masz lewitację? Ty masz. Okej, okay, ale jak się lewituje? A, tak. Dobra, dzięki lewitacji mogę sobie latać nad tymi czerwonymi nie spadając i otwiera się tu nam skrzynia, którą otwieramy i tu jest posążek węża, który musimy zanieść do tych całych ziomków. Naturalnie teraz możemy sobie spokojnie wrócić i polecieć sobie w inną część. Przypominam, że lewitacja jest czarem, który pozwala unosić się nad ziemią w pomieszczeniach zamkniętych. Tutaj już nie. Tutaj musimy polatać. Więc oczywiście wiemy, co trzeba zrobić. Tak. I lecimy. Na początek znajdziemy... nie wiem. Tu nie ma... Nie wiem, co mamy znaleźć. Musimy znaleźć posążek węża. Languid, his, Languid, his, Istrik. Dobra. Najpierw polecimy sobie do Istrika. Zobaczymy, jak tam z Istrikiem jest. On będzie tutaj. Ja pamiętam, że on był na tej wysepce. Ja nie wiem, czy ja go znalazłem. Może go nie znalazłem nawet. Zaraz zobaczymy. On był na tej wysepce i trzeba go doprowadzić do jego brata. Ponieważ brat się martwi, że ten typek zaginął. Oczywiście nic nie będziemy tutaj kupować. Na tych wyspach. Na tej wyspie, ponieważ tu są już za słabe przedmioty na nas. Dobra, lecimy. Ale muzyka jest piękna. Trzeba to przyznać. Kurde, lubię tą muzykę. Dobra, i tu gdzieś jest ten Istrik cholerny. Się. Witaj! Witam! Witam! Spotkaliśmy się! Witam! Witam! Nie no, spoko. Okej, okay. Bone. A ciekawy, gdzie on jest. Jestem pewien, że tutaj był. Na drugą stronę wyspy. O jasu, tam są piraci. Dobra, to nie chcę. No dobra, no to w takim razie wracamy do wysepki naszej głównej. Poddawać questy. Może troszkę kasy nam wpadnie, czy czegokolwiek. Tutaj nie pomagam, bo nie lubię. Okej, więc his i coś tam langusta, czy jakoś się nam nazywał. Nie pamiętam. Dobra, najpierw pójdziemy do tego ziomka tutaj. On chyba jest tu, albo gdzieś tutaj. Misja jest! Znaleźliście Istrika i powiedzieliście, by wracał do domu. Dziękuję, dziękuję. Macie eliksir leczenia ran. Okej, okay, więc tego typa już mamy załatwionego. I teraz sprawdźmy, gdzie jest his. Chata hisa, dobrze. Przynajmniej blisko. Mam posążek. Nie wiem, jaką nagrodę dostałem, ale to chyba nie... Nie, dostałem z 2000 złota. I co teraz nam zostało? Ja tutaj wykreślę z listy. Okej, okay, spoko. Dobra, powykreślane. List przemytników w Raven. To chyba też już zrobiłem, tak? Na pewno. I... Idziemy teraz, moi drodzy. Czy chwileczkę, kto ma kupiectwo? Czy ty masz kupiectwo na maksa? Możesz mieć na mistrza. Doskonale. Doskonale, to sobie kupiectwo wbijemy na eksperta. Ponieważ chcę naturalnie zarabiać dużo sprzedając i mało płacić za kupowanie. W ogóle wbijemy ten w przyszłości na mistrza naszą awkę.
w kupiectwie i ona będzie sprzedawała i kupowała. Jeszcze raz tutaj, bo chyba tutaj było kupiectwo. Nie. Tak. Tak, dziękuję. Mistrz kupiectwa. W Alvar. Dobrze, okej, spoko. Czyli mistrz jest w Alvar. Trzeba będzie to tutaj napisać. Master Alvar. Dobrze, kolejna rzecz, którą można zrobić w Alvar. I teraz jeszcze tak. Walka bronią. Ojejku. To może być trudne, to może być trudne. To może być trudne. No dobra, identyfikacji chyba na razie nie będę robił. Nie, nie ma sensu. No dobrze, w takim razie zabieramy stąd nasze dupy i do Alvar. Może w tym odcinku jeszcze się uda. Prawdopodobnie tak. Nawet na stówę. Zobaczycie nowe przestrzenie, nowe miejsce. Nowy świat. Swoją drogą, tu jest ten koleś. On jest piratem. Ja sama nie wiem. Jeśli chcecie, to możemy go zabić. Możemy spróbować go zabić. Jako, że już latamy. On jest bardzo mocny. Może nam się uda. Dobra, udało nam się. Ale to nie wszystko, bo... Nie, no dobra. Spoko, udało nam się. Tak. 100 ileś tam sztuk złota było, no ale jak widzicie, mocny koleś w gębie, bo zbił nam chyba dwóch kolesi. Tu jest kolejny? Nie. Aha, to jest ten okręt cały, dobra. Spoko. Tak to mniej więcej brzmi. Okej. Nie wiem jak! Dlaczego się zepsuł? Nie chcę, by się psuł. Dobra, to pójdziemy to naprawić i zasuwamy do Alvar. Jak można być taką ciotą, żeby sztylet złamać? Tutaj to było gdzieś tutaj. Widzicie, im dłużej się gra, tym fajniej jest, bo zapamiętuje się miejsca i potem się potem łatwiej jest się ogarnąć ogólnie w danym mieście. Okej, także co? Na północ, tak? Na północ. No to lecimy. Tak. Lecimy. Mam nadzieję, że to was nie wkurza, że tak co chwilę latam, ale to jest naprawdę przyspieszenie i nie jest to żadne cheatowanie, po prostu wykorzystywanie opcji dostępnej w grze, a znanej w sumie nielicznym. Wiecie co? Zastanawiam się, czy wilków, czy może nie zapolować na wilki. Nie wiem, kurde, no. Dobra, nie, potem, kiedy indziej. Tu są centaury, które strzelają, nie chcę na razie ich atakować. Są naprawdę mocni. O kuźwa, tam są skrzynie, o Jezu. To jest wyrocznia. Centaury można byłoby spokojnie zabić, gdyby one nie strzelały właśnie tymi głupimi strzałami. Alvar, tak, poproszę. I oto jesteśmy w Alvar, moi drodzy. Witam was serdecznie w Alvar. Oczywiście wszystko jest nieodkryte, także idziemy sobie pozwiedzać. Tu jest karczma. Wykonywanie przedmiotu ruda. Niestety nie mam rudy. Jak się masz? Są wieśniaki. Jestem głodny. Kryj się. Okej, dobra. Pójdzie na sprzedaż. Odporność na magię ognia. Odporność na magię ognia. Obudzenie nam nie jest potrzebne, ale czemu by tego nie wziąć? Wykonanie pancerza z rudy. Dobrze. Uwaga! No nie wiem, czy się opłaca to brać, bo to są naprawdę takie śmieci. To są tak śmieci, takie wielkie śmieci, że to tylko... No. Dobra, weźmiemy sobie to i to. Nie ma miejsca. Sprzedamy to. Kup brandy Tobeska, sprzedaj pulpę z Tobeska. Okej, dobra. Witajcie. Cichy pokój, powiadacie? A sobie weźmiemy w sumie. Wasze pożywienie jest gotowe.
jeśli będziecie chcieli, żebym grał w tym let's playu w Arkham Age, to napiszcie mi to. To sobie pogramy. A jeśli nie, to nie, bo ja w sumie nie lubię i tak tego. Tu jest ruda, którą możemy w sumie pozbierać i zrobić przedmioty, ale zrobimy to kiedy indziej, przy powrocie. Nie chcę się znowu tam zapierdzielać do tego. A ja sama ogr, nie wiem. Którego właśnie sobie złoimy. Okej. Dobra. O, skok, dobrze, skok się nam na pewno przyda. Aha. Tu jest coraz więcej ogrów, ponieważ zbliżamy się do fortecy ogrów. Zbliżamy się do tej fortecy, więc będzie ich coraz więcej. Tu są te śmieci, które sprawiają, że robi mi się chorzy. Nie wiem, czy się opłaca to robić. Czy ja mam uleczenie z choroby? Prawdopodobnie nie mam. Krycie życia, błogosławieństwo, leczenie osłabienia, zranienie. Nie mam, no dobra, tu będą i tak śmieci. Ale weźmiemy sobie to jako wampir, bo go najmniej lubię. Pozbieraj je. Jak widać, dostał opryszczki. Okej, w takim razie idziemy sobie tędy. Okej. Przeciwnik troszeczkę trudniejszy, ale jak widać, nie mamy problemu z nimi. I najfajniejsze jest to, że wypada z nich ucho. Gdzie to jest ucho? Nie wiem, ale wypadają uszy z tych ogrów i można potem nazbierać sobie cały ekwipunek pieprzonych uszu. Wygląda to śmiesznie. Ogry zabijaka. Szturm! Dobra, zaszturmujemy ich troszkę. Ich tu jest sporo. Zbieraliśmy sobie uszy. Za chwilę zobaczycie fortecę orgów. Orgów, dobra, już chyba będę tak mówił orgów. To jest ta przed nami forteca. Jest ich tam naprawdę sporo we wnętrzu. Mamy tam oczywiście zadanie. I jest tam jedna ukryta skrzynia w tej grze. O, tu jest herszt. O, to dlatego on nam tak dopiero. No dobra. Jest tam kolejna ukryta skrzynia. Taka sama jak w tamtym drzewie, tylko że gdzieś tam w murze ukryta. Dobra, widzę, że tu oberwaliśmy dość mocno. Ale nam level skoczy, już mi się to podoba. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jaki artefakt. O, przy okazji zobaczymy, w którą stronę tutaj można iść. Do Murmuruc, dobrze, w Murmuruc jeszcze nie byliśmy. Ciężko mi przetłumaczyć, to są chyba marmurowe lasy, marmurowy gaj, jakoś tak. Ale to pójdziemy tam dopiero potem. Na razie nie potrzebujemy tego. Okej. Okej, no to jest ta forteca. Tutaj mamy zadanie uwolnienia córki Ariona Łowcy, czyli tego całego ziomala. Tajemnica. Tajemnica, mówisz? Do niczego. Ha, ciekawe. Rupiec. No weźmiemy, trzymaj, kryształowy sztylet. Tego nie naprawimy na razie. Zbieramy z tych śmieci jeszcze więcej. Już on jest maksymalnie chory. Ta zielona ruda jest prawdopodobnie najsłabszą rudą, znaczy najbardziej gówniane przedmioty z niej wypadają. No i co? Sprawdzamy chyba, jak jest w środku. Warto sprawdzić. Szkoda, że nie mam uleczenia z choroby. Chociaż nie, mam, ale nie chcę tego na razie używać. To jest to leczenie choroby.
ale nie będę go na razie używał. Możliwe, że tam będą jakieś jeszcze śmieci w środku. Chociaż dobra, użyję. Okej. No to co, to idziemy. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Standardowo dopieprzymy ognistą, znaczy światło pochodni. Armie ogrów nie muszą zabierać podnośników na place budowy fortów. Siła tych stworzeń wystarcza, by podnosić masywne belki i pale. I pale, pale. Berdź! Co to jest? Chyba nie damy rady. Dobra, chyba nie damy rady. Jak widać, jest ich troszkę za dużo, więc wrócimy tutaj kiedy indziej. Ja zaraz wracam. Okej, jestem już z powrotem. Słuchajcie, moi drodzy. Spróbujemy odnaleźć tą całą skrzynię ukrytą tutaj. Na szczęście mamy czar skok, który bardzo tutaj nam pomoże. Bardzo, bardzo. Zaraz wam pokażę, gdzie ta skrzynia tutaj jest. Należy wskoczyć na tą belkę, która jest tutaj. To jest dość ciężkie, ponieważ on się ześlizguje. Teraz ustawimy sobie to jako... Tak. Okej, okay. Skaczemy na belkę. Ale to było głupie. Jeszcze raz. Teraz się uda. Tak. Uwaga, 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 uwaga. Dobra. Dobra. Teraz idziemy po blankach. Na tył. Tej fortecy. I teraz sprawdzamy ścianę. No, jest skrzynia. Dobra, i teraz tak. Rupiec. To są rupiecie, a to jest fajny pas. Wow, przyniosło mnie, spoko. No dobra, no to idziemy dalej. Ten pas oczywiście sobie zidentyfikujemy. Fortece ogrów oczywiście załatwimy to, ale to w przyszłości. Ponieważ no, na razie jest tam za dużo ludu. Odczynnik! Tutaj trzeba kawałek przejść do tego miasta Alvar. Ono jest na północy tej krainy, ona jest tutaj dokładnie, gdzie jest mój kursor. Tutaj na dół jeszcze nie pójdziemy. Wow, tu jest kopalnia, o tym nie wiedziałem. Wow. Domostwo mrocznych krasnoludów. A chyba wejdę, ale to już w kolejnym odcinku. Dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za przeoglądanie tego odcinka, mojego let's playa. No maj to Magic 8. Trzymajcie się, pozdrawiam was, zachęcam oczywiście do komentowania, będzie mi bardzo miło, jeśli coś zostawicie od siebie. No i do łapek w górę, jeśli wam się podobało. Na razie, pozdrawiam was, cześć, hej!